Dzień dobry Państwu. Ponownie witam Państwa, Ryszard Chłobowicz, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam na drugim już z serii nowych programów Lubelscy Posłowie. I teraz moim Państwa gościem jest Pani Marta Wcisło. Koalicja Obywatelska, dobrze powiedziałam. Tak, dobrze. Witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Marto, jeśli Pani pozwoli, jeszcze do widzów jedna uwaga. Mam nadzieję, że, bo ktoś może być zdziwiony, żeśmy robili tych politycznych muszkieterów zawsze w poniedziałki, a teraz jakiś nowy program. Czy to znaczy, że muszkieterowie znikną z ekranów? Otóż nie. Tylko postanowiliśmy, że ponieważ chcemy, żeby byli reprezentowani wszyscy posłowie, nawet zrobiliśmy odpowiednie przygotowania w studio, no bo wiadomo, że jest 5 ugrupowań parlamentarnych. W tej chwili zapraszaliśmy tylko 4 gości. Teraz już jest możliwość zapraszania 5 i będziemy, ale myślę, że te programy, takie większe, politycy, muszkieterowie, być może nieco dłuższe, będziemy robili raz, a najwyżej 2 razy w miesiącu. A poszczególne inne poniedziałki będziemy wykorzystywali, żeby przedstawić Państwu naszych lokalnych posłów. Czyli jeszcze raz witam Panią, Pani Marta Wcisło. Pani Marto, pierwsze posiedzenie Sejmu już za Wami. Tak. Jest Pani kompletną debiutantką. Proszę opowiedzieć, jak to jest. No bo są, dla Pani jest to nowa sytuacja. Jak przebiegało to pierwsze zetknięcie z polskim Sejmem? Ja bywałam wielokrotnie w Sejmie jako samorządowiec na różnych uroczystościach czy spotkaniach, komisjach, więc sam budynek Sejmu nie jest mi obcy. Oczywiście w roli posła po raz pierwszy. Jeśli mam być szczera, a za taką uchodzę, to trochę jestem zawiedziona. O. Spodziewałam się merytorycznej pracy, która ruszy, można powiedzieć, z kopyta. Tymczasem tej pracy jeszcze nie widzę, być może dlatego, że to są początki. Natomiast trochę tak dziwnie jest mi się odnaleźć pomiędzy bardzo krótkimi posiedzeniami Sejmu, a bardzo długimi przerwami. Jest krótkie posiedzenie, po czym przerwa, krótkie posiedzenie, przerwa, po czym długa przerwa 24-godzinna. Szkoda tego czasu. Wolałabym ten czas wykorzystać bardziej merytorycznie, bądź w pracy w komisjach, a jeśli nie, no to w pracy w regionie. Jutro jadę do Sejmu, znaczy jutro się rozpoczyna posiedzenie, dzisiaj wyjeżdżam wieczorem, bo jeszcze mam 2 spotkania z mieszkańcami. Poniedziałek jest bardzo intensywnym dniem, chyba dla każdego posła. Posiedzenie zaczyna się o 10:00, o 9:30 mamy klub. Podejrzewam, że wtorek będzie bardzo intensywny, ale środę już mamy wolną, a czwartek kolejne posiedzenie. I Pani Marto, muszę wpaść w słowo, bo przed chwilą żeśmy gościli Pana posła Czarnka i właśnie na moje pytanie, jak z tym jest porządkiem, on powiedział, że w środę jest jakaś ważna komisja, której on jest członkiem. No i praca Sejmu to nie tylko obrady plenarne, ale być może nawet istotniejsze prace w komisjach. Ja nie mam informacji o tym, abym miała w środę komisję. Bardzo bym chciała, by tak było, ponieważ zapisałam się do bardzo ważnej komisji, w mojej ocenie, do komisji gospodarki. Chciałam być również w komisji sportu, w komisji zdrowia i w komisji europejskiej. Niestety parytet i inne uwarunkowania nowym posłom dały możliwość pracy raczej w jednej komisji, ale będę jeszcze ubiegała się o pracę w innych komisjach. Ma powstać komisja klimatu, w której bardzo bym chciała zasiadać. Niemniej jednak, panie redaktorze, szanowni państwo, uważam, że ten czas w oparciu o to, co widziałam i jak wyglądały prace w samorządzie, powinien być bardziej wykorzystany przez posłów, bo my tak naprawdę gro pracy wykonujemy i powinniśmy wykonywać tu na miejscu w regionie. I szkoda tego czasu. Ja w międzyczasie odbieram mnóstwo telefonów, będąc w Warszawie i załatwiam różne sprawy, ale nie ma lepszej formy sprawowania każdego mandatu, czy to samorządowego, czy poselskiego, jak bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Także tak to widzę. Mam nadzieję, że to się zmieni. No właśnie, tutaj komentarz. Pozwoli Pani, że przeczytam, bo o nas mówią. Znaczy nie o Pani, a o nas, o telewizji. I Pani
Pani Kowalska pisze, niezależny Lublin jest bardzo dobrą telewizją internetową z ambicjami, którą przydałoby się wesprzeć i wiem o tym i tak supłam, w końcu kiedyś coś wysyłam, ale wiernie was oglądam i polecam innym. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Kowalską. Kowalską. Tak, no, miód na serce pani leje, tak. Jak pani nas tak wspiera. Pani Marto, zapomniałam oczywiście o jednej rzeczy. Czy jest pani lublinianką? Wychowałam się w Lublinie. Tu chodziłam do żłobka, przedszkola, szkoły, tu skończyłam szkołę średnią, studia, ale urodziłam się w Kraśniku, więc co prawda urodzenie poza Lublinem, ale cały czas mieszkałam i wychowałam się w Lublinie. Temu miastu, można powiedzieć, zawdzięczam wszystko, tak jak temu regionowi. I będę o ten region walczyć, bo nie wiem, czy pan redaktor wie z pewnością, tak i państwo, że Lubelszczyzna jest najbiedniejszym regionem w całej Unii Europejskiej. Więc tym bardziej, ponad wszelkimi podziałami politycznymi, światopoglądowymi i każdymi innymi, powinniśmy wszyscy walczyć o ten region, bo skoro mamy taką możliwość, to jest to nasz obowiązek. I to nie są słowa rzucane na wiatr. Ja już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu złożyłam dwie interpelacje i jedno zapytanie poselskie. I mam nadal zamiar jeszcze to czynić i będę pracować intensywnie. No właśnie. A tak jak żeśmy wspomnieli na samym początku, jest pani kompletną debiutantką, jeśli chodzi o posłowanie, o Sejm. Natomiast tak. Ma pani dosyć dużą tradycję w działalności samorządowej. Może dwa słowa o tym proszę przypomnieć. Szanowni Państwo, w 2010 roku wystartowałam, pierwszy mój start do samorządu to był w 2006 roku, niestety bez powodzenia. W 2010 roku startowałam do samorządu miasta Lublin z powodzeniem, udało się i od tamtej pory pracuję w samorządzie. Zrezygnowałam w 2011 roku z prowadzenia działalności gospodarczej, którą przez ponad 20 lat prowadziłam wspólnie z moim mężem. Na moje miejsce wszedł nasz syn do spółki, oni prowadzą działalność gospodarczą. Ja się zajęłam i poświęciłam samorządowi. Przez ostatnie 5 lat byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Mam przygotowanie do pracy w Sejmie merytoryczne na podstawie tego, co robiłam w samorządzie. Prowadziłam sesje i myślę, że dość aktywnie działałam. No i wcześniej w biznesie, więc to przygotowanie. Kiedyś mi ktoś powiedział, że do pewnych rzeczy trzeba mieć trochę doświadczenia i trzeba dorosnąć, nie ujmując absolutnie nic młodym ludziom, bo pamiętajmy, że czy w samorządzie, czy w parlamencie powinni być przedstawiciele całego społeczeństwa. Ja zaś wyznaję zasady, że trzeba mieć trochę doświadczenia do rzeczy, które na przykład chcę robić, czyli kwestie gospodarcze, służby zdrowia, ale też społeczne i klimatyczne, sportu. Mm-hmm. No właśnie, a wróćmy jeszcze do takiej rzeczy, że tak powiem, spod lady w tym Sejmie. Spotyka pani posłów z różnych ugrupowań. Pewnie niektórych pani zna z telewizji, niektórzy są też tak debiutantami jak pani. Jak to jest? Jakie są stosunki, że tak powiem, kuluarowe między posłami? Chodzi mi szczególnie o posłów z różnych ugrupowań. Ja, tak jak pan zauważył, jestem nowicjuszem, więc nie znam tych, można powiedzieć, szeroko rozumianych kuluarów. Niemniej jednak poza posiedzeniami, podczas przerw, czy to na korytarzu, czy to przed komisjami, czy nawet na śniadaniu, jak się spotykamy, to te relacje są takie życzliwe, normalne. Rozmawiamy, pytamy, czasami ktoś czegoś nie wie na zasadzie, w której sali odbywa się, gdzie znajduje się sala 106, na przykład, w której odbywają się komisje, więc pytając drugiego posła, ja nie wiem, z jakiej on jest opcji, bo tych posłów jest wielu, prawda? Z całego swojego klubu jeszcze nie znam. Zna się oczywiście tych bardzo znanych posłów. Przypomnijmy, bo tutaj ktoś się dopytuje, pani reprezentuje klub Koalicji Obywatelskiej. Ilu posłów liczy cały klub? 133. Ale właściwie więcej, dlatego że my mamy jeszcze senatorów. Mamy
wspólne kluby, to zależy. To tak trudno określać. Mhm, ale w Sejmie, sam 133. Tak, natomiast kluby mamy i z Senatem połączone, i samodzielne. No, liczna grupa. Mhm. Liczna grupa posłów, nie wszyscy się znamy. Ja znam o najwięcej osób oczywiście z mojego ugrupowania, czy z Platformy, ale podczas jakichś zapytań, czy nie mam problemu z tym, aby się porozumieć z każdą opcją, nie spotkałam się z jakimiś nieprzychylnym stanowiskiem, czy negatywnym. Wszyscy są mili dla siebie. Straż Marszałkowska również jest pomocna. Na początku oczywiście sprawdza, bo nie wszędzie można wejść. Znaczy osoby poza, które nie są parlamentarzystami, nie mogą wejść na salę obrad. Na początku nas sprawdzano, teraz już nie, bo już troszeczkę nas panowie poznali. Ale też trzeba pamiętać, że jeżeli się wchodzi i ktoś prosi o wylegitymowanie, to jest jego obowiązek, jego praca, nie ma się co obrażać i mimo, że jest się posłem, trzeba dokument pokazać, chociaż w myśl przepisów prawa poseł nie podlega kontroli. I dla mnie nie ma z tym żadnego problemu, oby to by nie była kontrola osobista. I pani Marto, czy jakieś, że tak powiem, kontakty miała pani z posłami z Konfederacji, posłem Korwinem na przykład, z posłem Braunem. Lubelski poseł jest jeszcze. Tak, lubelski poseł jest również z Puław, jest dość aktywny. Siedzą przede mną jeden rząd, więc obserwuję. Więc to na zasadzie kontaktów optycznych. Mówimy sobie na korytarzu cześć bądź dzień dobry i to wszystko. No właśnie, częściej cześć, czy częściej dzień dobry? To znaczy tych, których znam, na przykład znam posła Kulesza, więc mówimy sobie cześć. Tych, których się nie zna, to z grzeczności każdy do siebie mówi dzień dobry, jeśli się nie znamy, prawda? Jasne. I pani poseł, no to odejdźmy od bieżących prac, może nawet nie bieżących prac, tylko od rzeczy ogólnych do konkretów przejdźmy, dobrze? I po pierwsze, proszę powiedzieć, co się dzieje obecnie w Lubelskiej Platformie? Kto wami rządzi? Szefem Lubelskiego Okręgu, czyli regionu, jest Krzysztof Żuk, który sprawuje jednocześnie funkcję prezydenta. Całego regionu? Tak, całego? Tak. Jest to region dawnego i obecnego, znaczy jest to okręg, który składa się z dwóch obwód, który składa się z dwóch okręgów wyborczych parlamentarnych, 6 i 7. Więc jest to kilkadziesiąt powiatów. Każdy powiat ma swojego przedstawiciela, ale nie w każdym powiecie mamy struktury. W tych mniejszych powiatach struktur nie ma. Członków no dobrze, nam nie ubywa. Takie osoby na przykład, jak nie wiem, jak pani Joanna Mucha, czy pan Włodzimierz Karpiński, to ja do tej pory kojarzyłem, że oni jakieś tam funkcje Platformy tak, jak najbardziej. Są wiceprzewodniczącymi struktur lubelskich. Przewodniczącym jest Krzysztof Żuk, wiceprzewodniczącymi jest Joanna Mucha jako poseł, jest także Krzysztof Grabczuk, jest Stanisław Rzymijan i jest Włodzimierz Karpiński. Z nich kto jest posłem? Karpiński nie jest. Joanna Mucha. Tylko Joanna Mucha. Tak. Czy pan Rzymijan też już nie też jest. I też Krzysztof Grabczuk. I Grabczuk jest tak, posłem. Tak. Aha, no to mamy jasność. Pani Marto, to już sprawy zupełnie bieżące. Jutro jest posiedzenie Sejmu. Tak. I są w planie przynajmniej dyskusje na temat trzech projektów ustaw. Ustaw wprowadzonych przez, no może nawet nieoficjalnie Prawo i Sprawiedliwość, przez posłów Przez tej Prawo partii. I Sprawiedliwość. Tak, ale chodzi o to, że to są projekty poselskie, a nie klubowe, prawda? Ale mniejsza z tym. 30-krotność składki ZUS-u, likwidacja, kwestia podniesienia akcyzy i kwestia Funduszu Solidarnościowego do spraw osób niepełnosprawnych. Tak. Jakie jest stanowisko klubu i czy pani stanowisko jest takie samo jak klubu w tych sprawach? Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się jako Koalicja Obywatelska praktycznie już z mety na starcie ustaw,
które podnoszą podatki, bo to tak to trzeba nazwać. Podniesienie akcyzy, które w pierwotnej wersji miało wynosić 3%, a docelowo ma to być 10%, nie jest niczym innym jak kolejnym haraczem nałożonym zarówno na konsumentów, klientów, jak i na producentów, ale to wszystko odbije się i na kliencie, ale przede wszystkim nie mówi się o tym, że odbije się też na handlu, bo pamiętajmy o tym, że od 1 stycznia wzrasta kwota najniższej krajowej. Pamiętajmy o tym, że podniesiona zostaje akcyza. Prawdopodobnie będą też podwyżki prądu. Cały czas... No to raczej wszystko, jest nawet pewne chyba, wszystko prawda? Idzie, że tak powiem, wzwyż. I ja dzisiaj rozmawiałam z prezesem polskiej sieci handlowej Lewiatan Razem, tutaj na Lubelszczyźnie. Zresztą wystosowało stowarzyszenie do mnie list z prośbą o interwencję, ponieważ sieć uważa, że polskie sklepy rodzime, te tradycyjne, ale też tak zwane samoobsługowe, które są w sieci, nie obronią się. Mamy zakaz handlu w niedzielę. Od 1 stycznia będą to wszystkie niedziele wolne, nawet tą jedną niedzielę. Znaczy nie, chyba kilka jest jeszcze. Nie. Od 1 stycznia obowiązuje zakaz handlu we wszystkie niedziele. Do tej pory mamy jedną niedzielę handlową i wybrane te tak zwane przedświąteczne. No właśnie, natomiast od 1 stycznia będą to wszystkie wolne niedziele i to wszystko uderzy w mały handel, w ten rodzimy. Sieci się obronią, absolutnie się obronią. Popatrzmy, co się dzieje w marketach, w dyskontach w piątki i w sobotę. Gigantyczne kolejki. Natomiast sieci polskie, które zatrudniają po kilka osób, one nie mogą handlować same, ponieważ prawo stanowi, że za ladą może stać tylko właściciel bądź jego rodzina. Natomiast dzisiaj też rozmawiałam z kioskarzami, którzy twierdzą, że największy obrót był na papierosach, prasie, jakichś niewielkich artykułach. Natomiast teraz ten obrót może przejść do szarej strefy i przejdzie. W życiu nie ma próżni. 3% handel jeszcze by udźwignął, ale 10%, panie redaktorze, to jest drastyczna podwyżka, drastyczna. I tak jak powiedziałam, wszyscy twierdzą, że odbije się to na handlu, że szara strefa, zwłaszcza u nas na ścianie wschodniej, pamiętajmy, wystarczy pójść na jakiekolwiek targowisko i wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ciekawa jestem i mam zamiar zadać to pytanie, co rząd zrobił, aby uszczelnić system, aby uszczelnić granice, aby nie powstawała, nie rozszerzała się szara strefa jeszcze bardziej, bo jak do tej pory to tylko wszystko bije w handel, w legalny handel. Ja pamiętam, panie redaktorze, kilka lat temu zorganizowane było takie spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie właśnie tych produktów akcyzowych, które są sprzedawane w tej szarej strefie. I zaproszeni byli wszyscy beneficjenci, ale też wszystkie służby, czyli Straż Graniczna, policja. Służby skarbowe, policja, Straż Miejska. I to, co usłyszałam od pani naczelnik Urzędu Skarbowego na moje pytanie, dlaczego nie kontrolujecie tych osób, pani mi odpowiedziała, my kontrolujemy tylko legalnie działające podmioty gospodarcze. No takie coś? No to rzeczywiście brzmi zabawnie. Bez komentarza. Oho. A jeszcze wracając do tej 30-krotności, bo się do niej nie odniosłam. To jest kolejna podwyżka i zapowiedź. Wpływów do budżetu, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Wszystkie spółki Skarbu Państwa, które są obsadzone pracownikami, w tym działaczami partii rządzącej, wszyscy ci pracownicy będą właśnie płacili w ich imieniu Zakład Pracy będzie płacił podwyższone składki, czyli te wysokie, jeśli ustawa przejdzie, prawda? I co się dzieje? No ci ludzie za te kilka lat albo wcześniej będą mieli gigantyczne emerytury. To też jest ważny aspekt. Natomiast w tej dziedzinie
takiej na przykład tych specjalistów, którzy zarabiają... No mówi się informatycy na przykład. Informatycy, lekarze. Tak. Należy zadać pytanie, czy nie stracimy tych specjalistów, bo jak do tej pory miało tego nie być. No i tak naprawdę sektor biznesu, przedsiębiorczości pokrywa koszty zobowiązań albo właściwie obietnic wyborczych PiS-u. No brakuje w budżecie pieniędzy i pieniądze są szukane poprzez właśnie podnoszenie podatków, czy to ZUS, czy to OFE, czy to akcyza, za chwilę prąd. No, szanowni państwo, wszyscy składamy się na te obietnice. Ja rozumiem, że trzeba wspierać najbiedniejszych, ja rozumiem 13 i 14 emerytury, ale skoro rząd mówił, że ma pieniądze przed wyborami na swoje obietnice, to dlaczego teraz podnosi podatki? To jest po prostu bardzo nie w porządku. To się mija z tym, co było mówione przed wyborami. I dobrze, no ale żeby nie było tak, że jest taka jednomyślność w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej. Jak pani skomentuje bodajże dzisiejsze, jeśli nie, to być może wczorajsze słowa pana Zdrojewskiego, który przyznał, że jeżeli Platforma powróciłaby do władzy, to należy rozpocząć od z powrotem przywrócenia wieku emerytalnego do 67 lat. No, strzelacie sobie sami w kolano. Wie pan, nie można na podstawie wypowiedzi jednego działacza... No, ale to jest prominentny działacz. Tak, ale to nie jest osoba funkcyjna, to nie jest osoba decyzyjna. W klubie czy w strukturach jest kilka tysięcy osób. Ja nie będę się odnosił, bo się z tym po prostu nie zgadzam. Powiedział, ma do tego prawo, natomiast nie jest to stanowisko jednoznaczne całej partii. Okej. A w takim razie, jak pani skomentuje też taki fakt, że być może to, co żeśmy rozmawiali o tej 30-krotnej zniesieniu limitu ZUS-u, tak, to, że być może Prawo i Sprawiedliwość będzie miało kłopoty z przeforsowaniem tej ustawy. To, porozumienie tak. Jarosława Gowina mówi, że oni zagłosują przeciw, prawda? Ale jednocześnie pokazuje się głos. No nie powiem, że całego SLD, nie całej lewicy, tylko partii podzielone. Razem, prawda, która mówi, że to nie jest taki zły pomysł. Pani Zawisza mówi, że pod pewnymi warunkami może wesprzeć ten projekt. Jak pani to skomentuje? Jeśli chodzi o to, co powiedział pan Gowin, to u nas w kuluarach mówi się następująco. Zagłosuję, ale się nie cieszyłem. No tak, tak. Po wielkich targach, po negocjacjach. Tak naprawdę zobaczymy efekt. Ale wierzy pani, że Gowin będzie przeciwny? Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast trzeba brać odpowiedzialność za słowa, które się mówi do ludzi. Bo kiedyś za słowo szło się za szafot, a teraz się je rzuca bezwiednie, bez żadnej odpowiedzialności. To jest nieuczciwe, tak nie można. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, no lewica jest podzielona, wiadomo, jak pan przed chwilą powiedział. Jakieś grupy interesów próbują coś ugrać, co jest, uważam, bardzo też nie w porządku wobec wcześniejszych zapowiedzi. Szli razem do wyborów, deklarując wspólny program. Teraz te różnice się pojawiły, ponieważ są różnego rodzaju punkty widzenia. Może punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie wiem. Nie będę wchodziła w ich buty, ale bardzo mi się to nie podoba. Pani Marto, jeśli pani pozwoli, w takim razie tutaj jeden z naszych stałych widzów, pan Brian Kot, to jest taki jego nick, pseudonim, pisze, czy Platforma Obywatelska chce zlikwidować podatek dochodowy. Nie słyszałam o likwidacji, słyszałam o obniżeniu podatku dochodowego, natomiast nie słyszałam o likwidacji. Byłoby to super, no ale państwo ma swoje zobowiązania i musi te zobowiązania wypełniać. Już teraz mamy ogromny deficyt, zadłużamy się na potęgę, z czegoś trzeba pokryć różnego rodzaju koszty, więc na razie wygląda to w ten sposób, że państwo przerzuca te koszty na samorządy. Obiecuje, a realizować obietnice rządu mają samorządy. Na razie tak to się odbywa i nieciekawie to wygląda, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli dalej tak będzie. Okej.
I to może teraz pani Wera Kamińska. Piękne imię Wera. Tak. Jakie POKO, czyli POKO to co to jest? POKO razem pisane? Nie wiem. Platforma Obywatelska, Komitet i Koalicja Obywatelska, to. Więc tak. Nie wiedziałam, w jakim kontekście ten skrót. Jasne, jaki POKO ma stosunek do ustawy 447 Acts? Just. No to już było wielokrotnie mówione, jesteśmy absolutnie przeciw i tutaj nawet u pana w studiu wielokrotnie była na ten temat rozmowa, nawet wspólnie z Konfederacją, z SLD. Myślę, że jest to temat wywoływany po to, żeby wzbudzić trochę emocji, zupełnie niepotrzebnie, bo tych emocji mamy wiele. Musimy walczyć o mienie i dobro swojego kraju i swoich obywateli. Koniec, kropka. Czy nie oddamy nic w sprawie tych roszczeń? Ja, jeśli będzie taki projekt ustawy, nie sądzę, ale jeśli będzie, no to raczej to jestem przeciwko temu, aby oddawać coś komu, jeśli coś komuś się nie należy, bądź jest wątpliwe. Okej, okay, no to tym bardziej miło ten, bo chciałem podkreślić, że w poprzednim programie pan wojewoda, pan poseł Czarnek też mówił, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy jakiekolwiek nienależne roszczenia wypłacali. Pani Marto, to jeśli pani pozwoli na koniec. Czy już jest pani zapraszana do telewizji lubelskiej? Tak, byłam pierwszy raz w sobotę, ale ja byłam i wcześniej zapraszana jako samorządowiec. Aha. Nie za często, ale byłam. No ale wiem, że w okresie wyborczym z tym pewne problemy, prawda? No tak, ale wie pan, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestrze, iść do przodu i tyle. Okej, okay, to jeszcze od pani Kowalski już na koniec pytanie. Które wydatki rządu pani zdaniem powinny być ograniczone? Szanowni Państwo, to jak w tej chwili rząd jest konstruowany, te nowe ministerstwa, to jest w mojej ocenie przesada. Mamy Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i powstaje jeszcze Ministerstwo Klimatu. Mamy Ministerstwo Skarbu, powstaje dodatkowe ministerstwo. Nie wiadomo, ilu będzie podsekretarzy stanu. Oceniamy to jako... No mówi się, że będzie na pewno ponad 100, czyli ministrów i wiceministrów i tak dalej. Chyba nigdy rząd nie liczył tylu ministrów, wiceministrów, podsekretarzy stanu i nie generował tak dużych kosztów. Uważam, że koszty funkcjonowania państwa, administracji powinny być ograniczone. To na pewno. No, wiele jest takich tematów, które budzą emocje i które są niepokojące. Niepokoi fakt drenowania z kieszeni, a właściwie kont spółek Skarbu Państwa, przelewanie pieniędzy na różnego rodzaju fundacje. Ja jestem katoliczką, wierzącą, praktykującą, chodzącą do kościoła, ale też nie podoba mi się dotowanie, wspieranie, wiadomo jakiej szkoły i w jakim mieście i jakiego księdza czy ojca mówi się o nim. No, musi być równowaga, musi być absolutnie transparentność, bo to są nasze pieniądze wspólnie wypracowane przez wszystkich obywateli tego kraju. Okej. Okay. Dziękuję bardzo pani za udział w programie. Dziękuję państwu serdecznie. Pozdrawiam. Życzę dobrego i miłego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Ja dziękuję państwu również za uwagę. Jutro będzie ciekawy dzień. O 17:00 u nas w studio będzie gościł pan Piotr Zychowicz. To jest taki znany dziennikarz z Do Rzeczy, jednocześnie pisarz. Pisze bardzo ciekawe, ale i kontrowersyjne książki. Jutro głównym tematem rozmowy będzie Wołyń zdradzony, czyli najnowsza książka pana Piotra Zychowicza. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Do widzenia państwu. Kłaniam się.